Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Evoland 2 lecimy z jednym z ostatnich odcinków. Jezus, ja się boję tej zaskoczycie, nie wiem czy nie, nie... Dobra, udało się. Wiecie, jeśli wpadnie w ten kwas, to koniec jest. Dobra, gdzie nas to zaprowadzi, jestem ciekaw. O cholera. Nie wiem, ale mam ciągle wrażenie, że bym miał zaraz spaść. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiejś pułapki na dole. O fuck, o fuck! Co teraz? Jezu, myślałem, że te segmenty będą się powtarzać, ale to było wredne. Dobra, zeskakujemy tam z niespodzianką w takim wypadku. Była pułapka. Bum, gnojki. Dobra, co my tutaj mam właściwie? To jest jedna z dróg, nie wiem czy dobrze idę. Dobra, tu jest jakaś skrzynia. Legendary Blacksmith. To podejrzewam, że jest jakaś bardzo dobra karta, ale chwila. Gdzie ja sprowadzić drogę w prawo, jeżeli tak? Droga w prawo to wyjście po prostu. Aha, okej. Okay. Droga w prawo to po prostu ślepy zaułek. Może być. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie i bierne bez zatrzymywania się, nie? O oh fuck, o oh fuck. Dobra, nie wiem co działa dalej, więc to wszystko przygotuje naszego pogo. Aha, okej. Okay. Aha, to nie jest koniec. Nie, chwila, to... Czy to nie jest... Czy to przypadkiem nie jest... Tutaj, gdzie byliśmy bardzo dawno temu? To miejsce, że tak powiem? Są jakieś dwie opuszczone skrzynie, ale nie chcę mi się ich szukać. Naprawdę, wybaczcie, ale nie chcę mi się po prostu. I teraz musimy do czasów teraźniejszych się przenieść i jeszcze raz tutaj wrócić. Po jedną rzecz. Czekajcie, bo tu nic więcej nie ma, nie? Nie ma, okej. Okay. Teraz jeszcze raz lecimy do... na Cursed Isle. Spokojniutko, spokojniutko. Tutaj będzie Magilif, tutaj. I przenosimy się w czasie. Ciekaw jestem tej nowej karty, czy ona jest jakaś mocna, czy... No podejrzewam, że jak tarcz ciężko było zdobyć, to będzie ona naprawdę mocna. Być może ta, której jeszcze nie widzieliśmy w ogóle, da się ją sprawdzić jakby tutaj? Legendary Blacksmith się nazywała. Czekajcie, ten Yoda Tree. 0,12 i daje 2 kryształy, zajebiste. O. 1 na 6. Ej, dobre. 1 na 6 za 2 many i daje 1 kryształ. Naprawdę dobra karta. Dobra, pieprzamy stąd. Idziemy do Glenowy. A następnie wracamy do wioski Max. Wszystko już mam zaplanowane. Tu gdzieś karta jedna jest, ale pamiętam, że nie umiałem jej znaleźć. Gdzieś na tych ulicach pokrętnych. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję może. A może to był po prostu typer, który nie umiałem pokonać. Gdzieś jest tuż nade mną. To on? O! My tutaj wcześniej nie mogliśmy wejść. O Jezus, po co ja po co tutaj wszedłem? My już tutaj byliśmy, jako The Exterminator. Wow! Nie, to na pewno wcześniej było.
Dobra, druga fala. To była cała druga fala? Tak, teraz trzecia fala. O cholera, Jackie Chan. Czy Bruce Lee. O Jezu. Wybaczcie, że słyszycie te klawisze na pewno. Ale po prostu, no, trzeba tutaj przyspamować ich. O cholera. Ten pedał z tym łańcuchem nas ostro gniecie. Ale chyba już nie ma łańcucha. Dobra. Ile będzie fal? To jest pytanie. O cholera, dwóch z łańcuchem. I trzech murzynów. Czterech murzynów. To jest tytuł pornosa jakiegoś, nie? Dwóch z łańcuchem i czterech murzynów. Dobra. O cholera. Nie wiem, czy długo przetrwam, bo już mam całkiem niedużo życia. O Jezu, to są te grubasy, one są harde. Jeszcze Bruce Lee, kurde. A to jest może ostatnia fala. Choć wydaje mi się, że 7 będzie. Jakoś to lepiej brzmi. O cholera, ile ich tu jest? W ogóle to jest chore psychicznie. Ja pierdzielę. Starczy już. Dobra. Koniec? Siódma fala. A może to jest jakby endless? Im dalej dojdziemy, tym większa nagroda. Czy trzeba przejść na przykład 10 fal i dalej jest nagroda za to. Coś w tym stylu. W takich grach to częsty zabieg dosyć. Dobra, siódma wykonana. Była łatwiejsza od szóstej, notabene. Dobra, trzeba ich szybko niszczyć, zanim to ich się za dużo zrobi, nie? O cholera. My teraz już wstać ledwo co możemy. To jest znowu jak szósta fala. Coś się szykuje takiego. Wow, ale ich zmietliśmy. Dobra, łańcuchowiec. Już bez łańcucha. Dobra, jakoś to idzie. O fuck. Dobra, kolejni. O cholera, ile łańcuchowców. I murzyny. Fuck, ale mnie skopali. Dobra, dziesiąta fala nadchodzi. Dwóch Jackie Chanów, raczej Bruce Lee. Wybaczcie, ja pewnie tą klawiaturę Medra słyszycie. Ale po prostu, no, tutaj trzeba spamować. Ale ich skusiliśmy. Fajne jest to takie kopnięcie z obrotem jakby. O to właśnie. Ale nie wiem jak to robić, mi to przypadkiem wychodzi ciągle. Mniej więcej wiem jak to zrobić, może tak. Tutaj w ogóle weszliśmy i się zrobiło kurczę. Nie wiadomo skąd w ogóle kolejna sprawa do załatwienia. Nie wiem, wydaje mi się, że wcześniej tu się nie dało wejść. W ogóle ten strażnik nas olewał całkowicie, a może ja go jakoś źle zagadywałem. Dobra, dziesiąta fala, no błagam, to już musi być koniec. O, jest kapitan... O kurwa, kapitana baba. A teraz nie mamy tego. Teraz nie mamy jak od niej uciekać. Dobra. Przeszarżował. O, jeszcze murzyni mu przyszli pomóc, to co za... Co to w ogóle ma znaczyć? Jak szybko się otrząsnął po tym. A to jest głupie. Po takiej drugiej walce teraz właśnie pewnie przegram z tym
z tym łysym, kurwa, męczennikiem, męczycielem. To jest tak nie fair, żeby ci chociaż... O kurwa. Dobra. Nie, nie chcę tutaj walczyć. Nawet tutaj kurwa dają wygraną grę, to nie chcę tutaj walczyć. Dobra. Wracając do głównej fabuły. Idziemy do War Donalda. Coś tutaj podobno będzie można dostać. Aha, mieliśmy coś znaleźć. Tylko co? Złote jabłko? Dwa jeszcze? Nie wiem, co jeszcze może być. Cukier? Cukier nie jest epicki. Jarto. Nie wiem, co to jeszcze. Cheeseless pizza? No pewnie coś ominąłem. Nie, no nie mamy ostatniego. O kurwa, gdzie jest ostatni? Co ja mogę pominąć? No trudno, ja myślałem, że mam wszystkie. Golden Apple, Cheeseless Pizza, ci co pominąłem. Za to się z tego co wiem dostaje sporo kasy i manę, więc to było potrzebne nam do ulepszenia Mars na najwyższy poziom. Prawda, najwyżej się zrobi jeszcze cięcie, a razie lecimy do wioski Mars. No, ląduj. Dobra, dwie karty i trzy te, okej. Okay. To jest chyba gracz, nie? Nie? Na pewno? Ten chce zagrać. Co? Nie jesteśmy wystarczająco mocni? Co to w ogóle ma znaczyć? Co za hamek i chujek? Dobra, gdzie jest osoba, z którą możemy zagrać jeszcze? Gdzieś nad nami. Ona? Dobra, to będzie proste raczej. Patrząc na to, co nam się potrafiało. O kuźwa, 10-18, nie? To wstawiam, bo darmowe. Patrzcie, ile to nam dało tych klejnotów. W krajnej turze coś nam dobra podejdzie, to wygraliśmy. Tego typka ma. Ale łucznik by się przydał z pięcioma ataku. Z czterema mam dwóch. Dobra, stawiamy tutaj w takim wypadku. Nie wiem, czy w ogóle mamy gdzieś łucznika, który ma 5 ataku. Ale beznadziejnie podeszło typkowi, nie? Typiarce. Dwa slajmy, jeden na jeden. No, nam też nie za ciekawie w sumie. A kończymy to i tak. Co dostajemy jako kartę? Forest Guardian, okej. Nie wiem, czy typer w ogóle to wystawiał. Zacznijmy może teraz nam pozwoli zagrać. Kuźwa, lisia czapka. Co znaczy not enough strong yet? Co to w ogóle za farmazony? Sklep jest? Nawet wiedziałem. A nie, tylko spoda, Jezu, in, a nie. Tutaj jest sklep. Aha, on nam mówi o tym naszym detektorze, który mamy. Który kupiliśmy tam w Windy Wally. Dobra, tam gdzieś po drugiej stronie są jakieś skarby, ale nie wiem jak tam dojść za bardzo. A przez skarby rozumiem skrzynię. Ciekawie ile trzeba mieć kart, żeby zagrać z tym typem. Fajnie by było taki ultimate, że tak powiem ten... zawalczyć, ultimate pojedynek. No ale niestety nie możemy. Dobra, chyba tędy będzie dało się przejść. Albo i nie. Nie, dobra, ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Idźmy jeszcze chwilę w górę, bo tutaj chyba właśnie gdzieś tutaj będziemy musieli coś załatwić. Czekaj, co tutaj było? To jakiś dom wielki.
Okej, okay, też nie możemy przejść. No dobra, jak to na mnie pójdzie, to po prostu olejemy tą manę ostatnią. Właściwie dwie ostatnie many, bo jedną gdzieś tutaj też można znaleźć, o ile się nie mylę. I po prostu pójdziemy już na ostatniego bossa. Znaczy, no, wydaje mi się, że ten smog, ta bestia z oczami, która się obudziła w poprzednim odcinku, właśnie ona jest ostatnim bossem, ale pewnie nie jestem. Czekajcie, bo tutaj teraz do Spellbrook Foresta możemy zajść. I tutaj mamy gdzieś jedną skrzynię. I to chyba skrzynię, do której będziemy mogli teraz dojść. Bo wcześniej ona była blokowana przez potok, ale teraz mamy Velmę. O ile się nie mylę. Tędy nie można przejść. Pewnie się okaże, że idę kompletnie źle i kompletnie niepotrzebnie. Czekajcie, bo my zaraz tutaj w ogóle level wbijemy. Chociaż te potwory trochę nam nic nie dają praktycznie. Czekajcie, widzimy? Tak, ta skrzynia jest gdzieś nad nami. Gdzieś nad nami. To tutaj mniej więcej się zaczęła cała przygoda, prawda? O Jezus, purchawy. Mam 88,3% i znajdzie cztery znalezione, więc po mojemu to jest całkiem dobry wynik. Czemu tutaj nic nie ma? Aha, tam na górze jest, okej. Rozumiem. Więc musimy użyć mocy Max. A teraz, aha, i teraz przejść jeszcze przez milion dalszych pomostów i łączek. Ale miejmy nadzieję, że to będzie opłacalne, że to nie będzie gwiazdka, tylko nie wiem, będzie coś fajnego. A i tak się zastanawiam, czy nie zrobić jakby jeszcze, że tak powiem, cięcia, nazwijmy to tak. I nie zostawić bossa na ostatni odcinek. Bo nie wiem, czy to będzie koniec, ja bym chciał. Wiecie, możliwe, że walka będzie jakoś mega trudna, na przykład. Dobra, tu jest miejsce, które szukamy. A jednak chciałbym wam pokazać ją całą. Czekajcie, co teraz? Okej, tędy. No i co my tutaj mamy? Jeżeli to jest gwiazdka, to się zdenerwuje. Aha! No dobra. Fajnie. Super. Szkoda, że nie możemy stąd ulecieć, no ale cóż. Czekajcie, tutaj chyba był ten guardian, nie? Leśny. Możemy coś tutaj teraz zrobić? To jest Magilif jakby. Nie wiem, po co się w ogóle przenoszę. Możemy jeszcze bardziej przenieść? A, tylko tak, no dobra. Nie, spadamy stąd. Słuchajcie, chyba teraz zrobimy, wiecie? To będzie jeszcze ten taki 20-minutowy odcinek. A w kolejnym skończymy grę po prostu. Będzie odcinek numer 42. Jeśli nie mylę. I tak, ten wyszedł, no... Nie wiem, ile on dokładnie wyszedł w sumie. Już nie pamiętam, czy robimy jakieś cięcie. Chyba nie robiłem. Więc wyszłoby, że 18 minut mam, trochę ponad. Zanim jeszcze wyjdę z tego lasu, to trochę minie. Ale słuchajcie, no tak chyba zrobię. Już nie chcę mi się tych znajdzie szukać. Nie chcę mi się już kombinować, gdzie jest ostatni epicki składnik do tego Wardonalda. Prawdopodobnie go jakoś głupio ominąłem w jakiejś skrzynce, która pewnie była do zebrania, ja po prostu ją ominąłem. Wiecie, na przykład po jakimś bossie. Czekajcie, jak tu teraz iść? Chyba tędy, nie? Tak, tędy. Więc wiecie, tak to wygląda i teraz zebraliśmy naprawdę sporo, pokazałem wam naprawdę sporo, tak mi się wydaje przynajmniej. A naprawdę chcemy już się wziąć za kolejne serie, bo jak mówiłem, Evoland, no, wyszedł na strasznie długą serię. Spodziewałem się 10 marc, 20 odcinków, a wyszło 40 parę. Ale nagrałem. Właściwie nagrałem. Dobra, słuchajcie. Lecimy teraz na Cursed Isle, przenosimy się do przyszłości i kończymy odcinek. Taki jest plan. Nie zdobyliśmy paru fajnych kart, takich jak Bobru, takich jak Max. Pogo też chyba nie mamy? Nie, Pogo mamy. Mamy Velmę i Pogo. No ale jakoś to przeżyję.
Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, zapraszam was na finał, który będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym odcinku już skończyć tę grę. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. Hej, pa, pa.